No dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jadę do Warszawy na koncert Pawła Paliona, a wy jedziecie razem ze mną. Mam nadzieję, że ten vlog w ogóle się pojawi, ponieważ ja tak lubię sobie nie montować vlogów ogólnie rzecz biorąc. Czytaj vlog ze Stanów Zjednoczonych, który montuję od 2 lat. W każdym razie, widzowie, witam was bardzo serdecznie i ogólnie to będzie taki luźny vlog z 4 czy tam 5 dni w Warszawie. Dzisiaj jest sobota i w Warszawie zostaję do wtorku, czyli jedę tam na 4 dni, z czego 2 dni to są koncerty Pawła Paliona, a jeden, czyli niedziela, to będą nagrywki ze Szczypsonem. Także będzie fajnie, mam nadzieję. Wy zostawcie łapkę, suba i oglądajcie film do końca. Ogólnie zaraz powinnam wyjść na pociąg i jest problem. Jeden znaczy problem, mianowicie jestem chora. W poniedziałek zachorowałam, mam zapalenie zatok i nie jest zbyt ciekawie. Strasznie mi się leje wszystko z nosa, w ogóle tragedia. Jeszcze we wtorek miałam gorączkę, dzisiaj sobota, już jest lepiej ogólnie rzecz biorąc, jest stabilnie. No tylko mega mnie irytuje ten katar i mam nadzieję, że nikogo nie zarażę i mam nadzieję, że też, nie wiem, że ja będę się w miarę lepiej czuła. Wziąłam już leki, także czekam, aż zaczną działać. Miałam też bardzo duży problem z doborem outfitów, ale mam nadzieję, że w miarę mi się to udało, zresztą sami zobaczycie podczas koncertów i tego vloga. A ja lecę na pociąg i chyba się widzimy już w Warszawie. Jesteśmy w stolicy, już w hotelu. Tam jest Mateusz. Cześć Mateusz. Cześć. I w toalecie jest Filip. I wiecie co? O, tu jesteś. I wiecie co? Filipowi powierzyłam zadanie zakupu hotelu. I wiecie, no i super, wszystko elegancko, nie? No i patrzcie, co Filip kupił. Hotel z widokiem na łazienkę. Okno na łazienkę. Proste. Jak ja mam się czuć tutaj komfortowo teraz? Jest tragicznie. W każdym razie właśnie się ogarniamy. To jest look Filipa, bardzo ładny, 10 na 10. Jo. Obszaj moje flow. Moje flow. No, wiadomo, wiadomo. Mój outfit jest trochę nudny, ale elegancki, bo dzisiaj eleganckie ma wydarzenie miejsce, czyli koncert. Paluch krwawi. No. Wow! Mamy pierwsze szkody. No, jest super. Nagraj to, nagraj. Nie będę tego nagrywać. W każdym razie, widzowie, idziemy teraz do progresji. Chyba tak to się nazywa i nie wiem, czy tam pójdziemy na nogach, czy co, ale tak ładnie tutaj, zobaczcie, widok jest. Aha, nie widzicie, czekajcie, wam pokazuję. Jo. Został sobą. Ładnie dzisiaj wyglądasz. Dzięki. Co jest najgorsze, że z drugiej strony mam to samo. Przestań. Nie rób tak, bo ty za dużo ważysz. Możemy. No właśnie. Co? No przestań tak skakać. Ty pewnego dnia skoczysz, to się zarwie i polecisz na dno. No skończysz. Co się dzieje? Dzieje się. Widzisz, jak ona nagrywa, widzisz, jak trzyma ten aparat, a ty? Jak od niej chce, nie? Jakbyś gdzie był, kurde? W cyrku? No nie, chyba. No. Nie wiem, czemu wtedy się wypełniały, jak ci się podoba Filip? Podoba? Fajnie, fajnie. Póki co się nic nie dzieje. No. Dobra. Ogólnie jestem na koncercie Paliona i nikt nie przyszedł. Jak to nikt nie przyszedł? Nikt nie przyszedł, masakra. Widzowie, czym są coś robi? Nie wiem co, ale ja bym chciała podziękować za tę żyrawkę. Co? Dziękuję. Za liści tutaj, będę go czytać. Jest super. A co jeszcze co robi? Nie wiem, z czego próbę? Próbę kostiumu. Próba kostiumowa. Będzie się działo, widzowie, będzie się działo. Ale jesteście mega super. Mega was kocham. Wbijajcie na Instagram, ponieważ tam fajne fotki. I zrobiliśmy nawet z wami sobie fotkę, więc na moim Instagramie Filipa jest fotka z widzami. Ale ty masz tutaj kadr taki ciasny. Ciasny, ale własny, jak to mówią widzowie. Widzowie, jesteśmy już po koncercie wszyscy i uwaga, jak wam się podobało, chłopaki? Moje! Let's go! Jak tam? Zmęczony! Podobało ci się? Bardzo, a tobie jak? No oczywiście, jesteście mega super widzowie, dostałem żyrafę. Nie no, w ogóle jesteś super najlepsi, nie mogę się doczekać poniedziałku. A teraz idziemy spać. Tak. A tutaj nasza łazienka. Cześć widzowie. Jak się czujesz, Filip? Ja się dobrze czuję. Ja też się bardzo dobrze czuję. I dzisiaj będziemy nagrywać. Wszystko zobaczycie na kanale Filipa, więc wpadajcie. Mega vlogi będą. No jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie będą. No. Zostaw się suba. Nagraliśmy, widzowie, właśnie film do Filipa. Będzie u niego na kanale z testowania słodyczy. I patrzcie, co mam. Oczy nowe. Mega zajawa. Umiesz żonglować? No.
to tak. Nie wiem, czy to nazywam szczegowaniem, ale umiem. To jest mój ukryty talent, widzowie. To trzeba, nie umiem. Echo! 100 lat! Masakra, refleks. Idziemy na śniadanie i do galerii po skarpetki dla pana Mateusza. Nie trzeba mi już skarpetek. Ja trzeba, bo już mam białe. Smród ci już wyżarł. Wyżarł ci dziurę. To jest mózg. Jesteśmy, widzowie, w galerii Blue City z polecenia Kati. Zobaczymy, to będzie ocenka galerii. Czy jest fajniejsza niż krakowskie galerie, czy nie? Nie wiem. Zobaczymy, na razie spoko w sumie. Nie mieli tutaj wjechać, tu. Uber ledwo podołał, a daliśmy radę, ale spoko no. W szachy sobie możemy zagrać. Gramy w szachy? A to już jakaś partijka w szachy? Ej, całkiem ładna jest ta galeria. Gdzie chcemy iść? Duża. Czy jesteś zadowolony ze swoich zakupów? No. Tak? Bardzo fajne koszulka. Za 80-40. No, fajna cena. Elegancko. Tylko zastanawiam się, jakby była XL-ka po drugiej. Nie no. Jestem taki grupy, że muszę być XL-ka? Jesteś wysoki, teraz masz 2 metry, co się dziwisz. Ja tutaj mam croissanta i czekam na kawkę. Powiedział, że mam miejsce od niego. I że mnie zawoła, jak będzie gotowy sok. Filip, czekaj, gdzie on jest? On tutaj nadchodzi z kaweczką dla mnie. Dziękuję, proszę pana. Proszę. Eleganckie śniadanie. Jemy i lecimy chyba już do progresji, na koncert drugi Pawła. Widzowie, my przeżywamy takie tutaj historie. Szliśmy sobie i zaczepił nas jakiś malarz. I patrzcie, dostałam takie coś od niego. I właśnie rozmawialiśmy przez jakąś godzinę na temat obrazów. Filip prawie obraz kupił, także czad. Niezła warszawka. Czy wypowiesz się? Bardzo fajne wyjście do galerii. To prawda. Prawie co, kupisz obraz? Nie no, jeszcze nie, a może kiedyś. Zobaczymy. Hello, jesteśmy na backstage'u. Progresji. Hello. Jesteśmy starymi twarzami. A, ma to sens w sumie, Mateusz. Hej! Aha, czyli ktoś sobie kupił Red Bull, a ty nie pijesz tak też pijesz. Masakra, nie? Złodziej. Tak, sobie polecam. Polecasz. Jesteśmy teraz podczas meet and greetów na ostatnim koncercie, w sensie w Warszawie. Czyli Paweł tam podpisuje. My czekamy na rozpoczęcie z chłopakami. Znaczy tak to wygląda, sobie Paweł robi foteczki. Widzowie, elegancko. Filip, co tam? Dobrze, ale takie pełne jest to słońce. Ślepia mnie. Fajcie, co tam? Ania, no iść tu. Mogę podpis. A, rzeczywiście. Tego wygląda. Róbcie franka? Nie, po prostu ten! Paweł się zamienić kurtkami. Jeszcze jakiś ten. Nie no. O kurde. Tam? No. Przejdź przez scenę. No, przez scenę. Tak, na drugą stronę. Ale nie patrzę ten. Nie, zero reakcji. No i co to było? Zero reakcji. Nie no. Hej Kasia, co tam? Właśnie trwa koncert. Podoba ci się? Prosiłam powodę, bo tak się drałem. No. Bez głosu, tak jak w sobotę też tak miałam. Prosiłam do chaty i nie miałam totalnie głosu. Nic. Więc piję dużo wody. Nawadniajcie się, widzowie. Tak, nawadniajcie się. Tak jest od nas przekaz. Nawadniajcie się. Zdjęcia i montaż
po koncercie. Mamy już 17 marca, wy oglądacie tego vloga i tak, jakoś inaczej go sobie wyobrażałam. Miałam wrażenie, że nagrałam więcej i mniej chaotycznie, ale wiecie co, następnym razem się bardziej po prostu postaram. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało i dajcie znać, jak wam się w ogóle podobało na koncertach Paliona i czy będziecie na kolejnych koncertach z trasy koncertowej. Dajcie znać w komentarzu. No a my się widzimy prawdopodobnie w Gliwicach ze mną. No i oczywiście z Palionem wszędzie. Macie na pewno w linku, w opisie trasę po prostu, więc jeżeli chcecie kupić bilet, no to macie jeszcze taką szansę. Dzięki za oglądanie. Buziaki dla was i trzymcie się, pa pa!